Kwestia wymowy w języku mandaryńskim i w ogóle w językach chińskich jest bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą i musimy cały czas ćwiczyć wypowiadanie odpowiednich dźwięków, ale również wypowiadanie odpowiednich tonów. I dzisiaj chciałabym z Tobą przećwiczyć Twoje tony, Twoje dźwięki na przykładzie kilku łamańców językowych, które chciałabym Ci pokazać. Również takie spotykane są właśnie w języku chińskim. Lecimy bez przedłużania. Pierwszy taki łamaniec językowy, który chciałbym Ci zaproponować, będzie opierał się oczywiście na sylabach, które bardzo dobrze znasz. Ja oczywiście zostawię Ci zaraz zapis tego właśnie, jak odczytać poszczególne właśnie dźwięki, poszczególne słowa w tym łamańcu językowym, abyś Ty mógł, mogła również sobie właśnie to przećwiczyć. I pierwszy właśnie zrobimy sobie w ten sposób, że oprzemy go na podstawowe sylaby, których uczy się osoba, już na samym początku właśnie zapoznawania się z tonami, czyli na sylabie ma, ma. Pamiętasz te nasze różne tony ze sylabą ma jako mama, ma jako właśnie konopie, ma jako koń i ma, czyli właśnie krzyczeć. I oczywiście piąty ma, ma, pusty jako właśnie nasza partykuła do tworzenia pytań. I w oparciu o te właśnie słowa zrobimy sobie tego typu wierszyk jak mama ci ma, maman, mama, mama, mama ci ma, maman, mama, mama. Zobacz, jeszcze raz. Mama ci ma, maman, mama, mama. W ten właśnie sposób. I jak sobie przeanalizujemy to zdanie po zdaniu, mamy mama ci ma, mama. Ci, to jest jeździć właśnie na czymś tak okrakiem, typu na rowerze, na motocyklu lub właśnie na ma, czyli na koniu. Mama ci ma, mama jedzie konno, ma man, koń wolny, man, man, czyli właśnie wolno lub wolny, koń jest wolny, a więc mama ma, ma, mama ma, ma, mama krzyczy na tego właśnie konia. Raz jeszcze. Mama ci ma, maman, mama, mama. W ten właśnie sposób będzie to wyglądało. Spróbuj sobie zatrzymać, cofnąć i przećwiczyć to sama, samemu właśnie raz jeszcze. Ja przechodzę do kolejnego łamańca językowego, który tym razem będzie opierał się na naszych takich dźwiękach szeleszczących, czyli głównie na sy, szy. Zaczynamy. Sy, szy, sy. Szy, szy, szy. Szy, sy, szy, szy, sy. Sy, szy, szy, sy, szy. Sy, szy, sy, szy, sy, szy, sy. Zrozumiałeś? Zrozumiałaś, o co chodzi? Raz jeszcze. Zobacz, idziemy teraz właśnie z napisami. Sy, szy, sy. Cztery jest, czyli właśnie szy, cztery. Cztery to cztery. Dalej mamy szy, szy, szy. 10 jest 10, czyli 10 to 10. 4 to 4, 10 to 10, a dalej mamy szy, sy, szy, szy, sy. 14 to 14, sy, szy, szy, sy, szy. 40 to 40 i uwaga, sy, szy, sy, szy, sy, szy, sy. W ten właśnie sposób, a 44 to 44. W oparciu właśnie o te liczby i o słówko szy, czyli właśnie być, jest oparty właśnie ten łamaniec językowy. Spróbuj przećwiczyć go sobie raz jeszcze. Uwaga, sy, szy, sy, szy, 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 sy, szy, szy, sy, sy, szy, szy, sy, szy, sy, szy, sy, szy, sy, szy, sy. Oczywiście bazujemy tutaj w oparciu tylko i wyłącznie o tony, jednak zaufaj mi, że jeżeli nauczysz się tego wierszyka, będziesz w stanie rozpoznawać właśnie szy, czyli właśnie być, szy, jako właśnie 10. Na dole w linku zostawię Ci specjalny właśnie odnośnik do materiału, w którym podobna historia jest zawarta, ale uwaga, tylko i wyłącznie przy użyciu słówka szy na różnych tonach i uwaga, ta historia nie dość, że powstała oczywiście dawno, dawno temu, to bazuje tylko i wyłącznie na sylabie szy i posiada oczywiście swój sens i całą historię. Także ja nawet nie ośmielę się tego powtórzyć, jednak dokładnie zobacz sobie, jak tam jest on przedstawiony i czy byłabyś w stanie właśnie powtórzyć ten wierszyk.
Lecimy z jeszcze jednym łamańcem językowym, który będzie opierał się głównie o słówko zhi dao, czyli właśnie wiedzieć. I zobacz, zaczyna się on w ten sposób. Zhi dao, jiu shu zhi dao. Bu zhi dao, jiu shu bu zhi dao. Bu yao zhi dao, shu bu zhi dao. Ye bu yao bu zhi dao, shu bu zhi dao. Ni zhi dao, bu zhi dao. Czyli właśnie, zobacz, dokładnie składa się on praktycznie tylko i wyłącznie z tego czasownika zhi dao, gdzie mamy dokładnie określone to, że jeżeli coś wiesz, to powiedz, że wiesz. Jeżeli nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Jeżeli nie chcesz wiedzieć, powiedz, że nie wiesz. Albo właśnie, jeżeli nie chcesz wiedzieć, to powiedz, że nie chcesz wiedzieć. Wiesz czy nie wiesz? Właśnie ni zhi dao, bu zhi dao. W ten sposób się to właśnie kończy. Spróbuj sobie przetwiczyć również ten wariant, a my lecimy do kolejnego. Ostatni łamaniec językowy, który chciałbym Ci pokazać, jest bardzo, bardzo trudny, również dla mnie. Dlatego ja nie będę ukrywał, że będę czytał go właśnie po prostu z tekstu, będę czytał go ze ściągiem. Pokażę Ci również właśnie zapis jego w postaci znaków i w pininie. No i właśnie możemy sobie spróbować go przećwiczyć, bo mamy tutaj do dyspozycji, zobacz, bardzo, ale to bardzo dużą liczbę drugich tonów, a więc fajnie możemy sobie go przećwiczyć, ale też przećwiczyć właśnie czytanie tych dźwięków on, gdzieś tam na końcu. W takim razie bez przedłużania lecimy, zaczynając od, uwaga, niu lang lien liu niang nien niu lang niu nien lien liu niang nien 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 niu lang lang lien niang lai niang lien lang nian niang lien lang nian lang lien nian nian lien niang lang rao bu yun ni suan wo bai mang. Udało nam się, uwaga, tak jak widzisz, jest to dość długi wierszyk w oparciu o te dźwięki lang, niang, niu, niang, te właśnie wszystkie ang, końcówki i uwaga, o drugie tony, gdzie musimy tego bardzo mocno pilnować. Jeżeli Tobie uda się właśnie powtórzyć to właśnie ten wierszyk, oczywiście również czytając tylko i wyłącznie z kartki, ale żeby właśnie wychodziło Ci to fajnie, płynnie, to wyślij mi proszę na mój adres e-mail, który zostawiam oczywiście na dole i jeżeli właśnie uda Ci się ten albo którykolwiek właśnie nagrać lub jeżeli chcesz, możesz się właśnie nagrać również swoje wideo, to ja spróbuję zmontować z Waszych przesłanych odpowiedzi jeden wspólny materiał, gdzie wszyscy właśnie razem czytamy i gdzie sprawdzamy swoje umiejętności, więc w ten sposób przy pomocy łamańców językowych możesz ćwiczyć cały czas swoją wymowę, swoje tony i właśnie szybkie, gładkie przejścia pomiędzy tymi tonami. Pamiętaj, że jeżeli chcesz podzielić się swoimi wynikami tego, jak te cztery właśnie łamańce językowe Ci wyszły, jak właśnie próbujesz je czytać i tak dalej, podeślij je śmiało. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to ja z miłą chęcią wstawię ten materiał właśnie tutaj na moim kanale, tak abyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak wychodzi nam ćwiczenie tego typu właśnie łamańców językowych, naszych tonów, naszych dźwięków. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. 再见。